jedną z najlepszych na dzień dzisiejszy metod domowego i szybkiego sposobów przechowywania żywności. Pakowanie próżniowe, czyli zamknięcie produktu spożywczego, surowego albo gotowego w torebce foliowej bez powietrza. Właśnie to pojęcie bez powietrza decyduje o tym, że dany produkt się nie psuje. Brak powietrza powoduje brak utleniania się produktu i dzięki temu przez dłuższy okres czasu niż w normalnych warunkach, bez właśnie próżni, dany produkt można przechowywać bardzo długo. Dojrzewanie mięsa, czyli jego uszlachetnianie, dotyczy to zarówno świeżego produktu, świeżo pozyskanej zwierzyny, jak i w przypadku, kiedy chcemy zrobić wędliny długo dojrzewające. Do tego służą specjalne urządzenia, szafy, których jest regulacja temperatury, wilgotności. Co więcej, dzięki na przykład lampie UVC świat bakterii mamy pod kontrolą. W takiej szafie mogą powstać wspaniałe wyroby z różnych elementów mięsa. Zarówno polędwice, schaby, czy różnego rodzaju całe elementy, nawet na steki, w fantastyczny sposób przez dojrzewanie na sucho w tradycyjnej technologii, jak podkreślam, dojrzewanie na sucho, wydobędzie z kawałka mięsa niepowtarzalny, wspaniały smak. Dzień dobry, Zygmunt Piotr Leśniczówka, jesteśmy producentem wędlin z dziczyzny. Chciałbym opowiedzieć o salami z jelenia, z zielonym pieprzem. Jest to jeden z naszych sztandarowych produktów, odróżnia nas od reszty konkurencji na rynku. Co jest kluczem w otrzymaniu tak dobrego produktu, to proces dojrzewania oraz wędzenie zimnym dymem. Sam produkt zaszczepiany jest bakteriami na początku, a później cały proces trwa około 1,5 miesiąca. Wpływa to oprócz oczywiście walorów smakowych także na cenę. Produktem tym możemy z łatwością konkurować na arenie międzynarodowej i może być to jeden ze sztandarowych produktów promujących polską dziczyznę, polskie łowiectwo w całej Europie i myślę, że spokojnie na świecie. Brzmiona nam myśliwi z reguły lekceważą albo inaczej, nie doceniają takich części tuszy jak głowizna. Skąd więc pomysł na robienie salcesonu? Przede wszystkim lubię robić coś, czego nie ma nikt. Po drugie, broni się to przede wszystkim swoim smakiem. No i też głowy nie tylko się wypycha, żeby powiesić na ścianę, ale można zrobić z nich też coś dobrego do jedzenia.